A teraz poproszę o głos reprezentanta, przedstawiciela środowiska akademickiego, pana profesora Stanisława Bieleckiego, rektora Politechniki Łódzkiej i wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę w imieniu wszystkich rektorów polskich uczelni włączonych do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, których jest ponad 110, wraz z reprezentantami innych szkół, przekazać powitania uczestnictwa w tymże ważnym kongresie, sympozjum, spotkaniu, a najważniejsze w dyskusji, która się będzie odbywać tutaj. STEM Education for Innovation. Wydaje mi się, że przyszłość należy do pracy na granicach, ale również i na przekraczaniu różnych granic, a wprost na ich niwelowaniu. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Skrót STEM. Tak jakoś się dziwnie składa, ponieważ jestem związany z biotechnologią, to jest bardzo znane też nazwa komórek stem cells. Ale jakbyśmy tak popatrzyli na ten akronim i skrót, który wyszedł z tych czterech obszarów, to i ten stem, i stem cells w naszym organizmie, czy komórki macierzyste, jak my to nazywają, mają absolutnie tą samą rolę. Jest to podział, ukierunkowanie się potem na lepsze działanie, na wyspecjalizowane działanie, na to wszystko te obszary, o których Bianka tak cudownie na wstępie mówiła. Drodzy Państwo, w imieniu rektorów polskich uczelni życzę Państwu, aby to spotkanie było spotkaniem wielce inspirującym, aby uwypuklono i pokazano dalej rolę kobiet. A jak już dołączam do tych życzeń, taki przerywnik w życzeniach zrobię i powiem, u mnie na Politechnice nie jest tak źle, bo 45% studentów to kobiety, 40% doktorantów to kobiety, a jeszcze akcję, którą robimy wspólnie z perspektywami kobiety na Politechnikę, niewątpliwie przyczyniają się, że ta rola kobiet jest bardzo podkreślana. Zapraszam panie, pewnie, bo również i z ambasadą, z Fulbrightem, a i z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w miesiącu wrześniu robimy konferencję Kobiety w Nauce. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.